Witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja grubego tłuściocha, czyli w skrócie GT. Tak, GT to jest skrót od gruby tłuścioch. Oczywiście żartujemy, więc proszę to brać z przymrużeniem oka. A tak wygląda Peugeot 508, druga generacja, wersja GT. 2-litrowy diesel pod maską, 177 koni, 8-biegowy automat, hydrauliczna skrzynia klasyczna japońska, bardzo dobra, mało awaryjna. Niektórzy mówią, że nie jest tak szybka jak S-Tronic lub podobne skrzynie dwusprzęgłowe. Zgadza się, nie jest tak szybka, natomiast ta generacja jest naprawdę szybka i nie czuć tak wielkiej różnicy, jak to było w poprzednich hydraulikach, więc można się zaskoczyć, a opinia tych osób, które tak mówią, no to najprawdopodobniej nie jeździły dłużej, użytkując tą skrzynię biegów, ale pomimo tego, że zbliża się do S-Tronica, nie generuje takich kosztów jak naprawa S-Tronica, DSG i tym podobnych. Dobra, ale nie będziemy tutaj gadu o skrzyniach, tylko przechodzimy do pomiaru lakierniczego samochodu. Przód jest aluminiowy. Pozostałe elementy są stalowe w ocynku, oczywiście oprócz klapy, bagażnika i zderzaków. Mowa tutaj o tej klapie i zderzaki, one są plastikowe. Tutaj nie dolegał za dobrze miernik do blachy, bo jest takie wytłoczenie, jak sobie zobaczycie. Dlatego właśnie zwracamy uwagę, żeby ta głowica, ta głowa miernika przylegała dobrze do blachy. I wygląda, że auto jest całe w oryginale. Nie było lakierowane nic z metalowych elementów i tak pięknie prezentuje się ten oliwkowo-szary kolor. Przy dużym nasłonecznieniu robi się bardziej zielonkawy, a teraz wygląda taki szarawy jak oliwka. O, już się robi pod wieczór. Ok, przejdziemy sobie do mankamentów wizualnych. Mikro odpryski po kamieniach na masce, na zderzaku, z tym się nic nie będzie działo. Nie było lakierowane, więc odpryski jak najbardziej są normalne z autostrady. Często też zwracacie uwagę, że coś jest niespasowane i tak dalej. Fabrycznie tutaj takie wypuklenie jest na każdym. Jeśli go nie ma, to znaczy, że coś było nie tak. I też minimalnie jest maska względem zderzaka niżej. To jest fabrycznie tak ustawione. Z mankamentów tutaj jakaś mikrowgniotka 2 mm. Tutaj tak samo mikrowgniotka 2 mm. Drobne zarysowania na zderzaku. Tutaj mikrowgniotka prawy tylny błotnik.
mikro wgniotka na drzwiach prawy tył. No, jest takie 2 mm, auto jest używane, więc jak najbardziej to jest normalne. I tutaj minimalne gdzieś zarysowanie zderzaka od spodu. A tak to jest auto ładne. A jeszcze tutaj się rzuciła też mikro wgniotka. O, tutaj jest taka mini. I tak się prezentuje z zewnątrz. Sprawdzimy sobie teraz szyby. Szyba 2020 rok produkcji. Z tyłu mamy 2020 rok produkcji i 2019 rok produkcji. Auto jest z 2020 roku. Tutaj już sprawdzimy sobie, jak to wygląda. 2019 rok produkcji. Z tyłu tutaj od razu przejdziemy. Będzie łatwiej. 2019 rok produkcji. I przejdziemy tutaj do szyb z tyłu. Po prawej stronie 2019 rok produkcji. 2019 rok produkcji. O, może się udało uchwycić ostrość. I przechodzimy jeszcze. Tutaj ta szyba nie była sprawdzona. O, trochę słońce wyszło już. Motory szaleją. 2019 rok produkcji jest tutaj tak samo. 2020 rok produkcji. Prawy przód. I tutaj mamy Pilkington, bardzo dobra firma. Szyba wymieniana była w 2022 roku, najprawdopodobniej z powodu jakichś odprysków po kamieniach i nie przeszło przeglądu. Więc wygląda, że wszystkie szyby oryginalne, oprócz tutaj tej czołowej, która była wymieniana, co jest rzeczą naturalną, że jak jest jakiś odprysk, pęknięcie, to trzeba wymienić szybę. Z ważnych rzeczy szyby czołowa oraz boczne są atermiczne. Przejdziemy sobie teraz do stanu ogumienia. Koła są w rozmiarze 19 cali. Z przodu mamy opony Continental. Rocznik produkcji 34 tydzień, 23 rok. Czyli opona jeździła niewiele. Tego bieżnika to jest naprawdę sporo, w okolicach 7 mm, czyli praktycznie nowa opona. Tarcze nowe założone, klocki hamulcowe również. To było robione przez nas, na to jest gwarancja. Zobaczcie sobie, jak wygląda układ po regeneracji przez nas. Niektórzy się śmieją, że klocki można wymienić za 100-200 zł. Zgadza się, ale to wygląda tak, że jest demontaż i włożenie, więc dosłownie to jest wymiana, a nie wygląda to tak, jak tutaj może uda się włączyć lampę i wszystko wyczyszczone, wymalowane. Nie ma lipy, jak to mówią. Z tyłu, jeśli chodzi o ogumienie, też praktycznie 7 mm. Opona, czy w zasadzie koło, 19 cali, 2,35 na 40 na 19. Opona Michelin i rok produkcji 4 tydzień, 23. Czwarty tydzień, czyli tam mamy w okolicach końcówka stycznia 23, a z przodu mieliśmy 34 tydzień. 56 tygodni mamy w roku, więc to tak gdzieś w okolicach września. Jeśli inaczej, no to nas poprawcie. Jeśli chodzi o tarczę, układ hamulcowy, również wymieniony przez nas na gwarancji. I to samo, zobaczcie, to w zasadzie jest pełna regeneracja. Zaciski wyczyszczone, wymalowane. Więc układ hamulcowy nowy, auto doinwestowane. I przejdziemy sobie z drugiej strony. Może zakład mechaniczny zostawił stare? Ach nie, niestety też wymienili na nowe. Oczywiście żarcik. Więc z tyłu tak wygląda koło.
hamulce nowe. I przód wygląda tak. Czyli tył mamy opony Michelin, przód Continental, z tyłu mamy opony ze stycznia 23. Jeśli chodzi o przód, mamy Continentala, jeśli dobrze się liczy, no to gdzieś tam wrzesień 23. Taki rzut oka pod maskę. Tutaj mamy lampa luty 20 produkcja, czyli 2020 luty. Druga lampa mamy też luty 2020. Jeśli chodzi o śruby, tutaj nie było śladów demontażu ani na błotniku, ani na masce. Już sprawdzamy sobie z drugiej strony, jak to wygląda. Maska również nie nosi śladów regulowania odkręcania i na błotnikach również takiego śladu nie ma. Tutaj zawieszka z wymiany, to co było wymieniane przez nas będzie wszystko opisane. Tutaj oczywiście jest jakaś historia serwisowa i tak dalej, to wszystko będzie udostępnione, a my widzimy się we wnętrzu. I tak jak było mówione, jesteśmy we wnętrzu, nagłośnienie fokal, fotele w sporcie, przeszywane, Alcantara ze skórą, bardzo fajne połączenie. Fotel kierowcy elektryczny z pamięcią. Z przodu w fotelach mamy opcję masażu. Tam jest w sumie 15 opcji różnych do ustawienia, jeśli chodzi o metodę oraz siłę. Ciemna podsufitka. Duży ekran. Elektryczna klapa. Utrzymanie pasa ruchu. Tempomat aktywny. Łopatki. Zmiany biegów, oczywiście wszystkie szyby elektryczne, blokada elektryczna szyb, lusterka składane z opcją pamięci, to wszystko będzie za chwileczkę pokazywane. Oczywiście charakterystyczne przeszycie dla wersji GT, GT Line. I wsiadamy do wnętrza. Tak jak było mówione, skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa. Uruchamiamy pojazd, tutaj jest regulator odstępu, możemy sobie ustawić odległość, jeśli chodzi o tempomat aktywny, wirtualne zegary. Tutaj mamy z opcją nawigacji, już momencik, niech się załączy. Nawigacja. Wszystko tutaj robimy z poziomu pokrętła. Samochód z utrzymaniem pasa ruchu. Liczniki. Można sobie też ustawić swój tryb, jaki nam pasuje. Ok. Jeśli chodzi o opcje, możliwość zmiany trybów pracy. Nie każda wersja to posiada. Przy przełączeniu na sport tutaj będzie napis odpowiedni, plus zegary przełączają się na czerwone. Natomiast mocy w zupełności na tryb normalny wystarczy. Radio ze źródłami różnymi, USB, Bluetooth, radio cyfrowe, klimatyzacja dwustrefowa z regulacją, tutaj mam jeszcze opcje tak samo. Blokowanie, odblokowywanie, wykrywanie jakości powietrza, nawigacja fabryczna. Z takich ciekawostek, aktualizacja jest dostępna za darmo ze strony Peugeota, można sobie zaktualizować to w późniejszym czasie, jak będą wychodzić kolejne aktualizacje, i przechodzimy do ustawień samochodu. Automatyczne przełączanie świateł krótkie, długie. Wspomaganie parkowania, czyli czujniki plus kamera.
kontrola poślizgu kół i przy wymianie kół to jest informacja, żeby zaadaptować ciśnienie na nowo i przechodzimy sobie w ustawienie pojazdu. Blokowanie składania lusterek wstecznych. To jest opcja na zimę, żeby się nie składały. Tylna wycieraczka na biegu wstecznym, jeśli mamy czujnik deszczu załączony i pada deszcz, to z czujnika jest to sczytywane z wycieraczek. I dostosowanie lusterek przy cofaniu, one się tutaj tak fajnie opuszczają. O, tak jest to teraz widoczne, załącza się nam kamera 180, a jak przechodzimy do przodu, to się podnoszą z automatu. Ok, ale sobie przejdźmy dalej do opcji. Światła, oświetlenie towarzyszące i powitalne, jak długo światło mają się świecić na powitanie, na pożegnanie, jak przychodzimy, odchodzimy z samochodu, reflektory kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów, adaptacyjny układ tylnych świateł, nie musicie pamiętać, jak jest mgła, one same się zaświecają, załączają, nie każda wersja coś takiego posiada, więc jeśli Wam na tym zależy, musicie zwracać na to uwagę. Komfort, oświetlenie kameralne, tutaj mamy w zależności od natężenia możliwość załączenia, wyłączenia, podświetlenia, tak jest tutaj pokazane na całym rysunku. Odregulowanie tylko drzwi kierowcy, tylko bagażnika, tylna klapa z napędem, oczywiście elektryczna, otwieranie bezdotykowe na nogę. I z bezpieczeństwa aktywny tempomat i radar antykolizyjny. W zderzaku z przodu mamy radar, który nam wykrywa, czy będzie kolizja, czy nie będzie. I tutaj mamy możliwość sobie ustalenia odległości, kiedy nas ten system antykolizyjny będzie o tym ostrzegał. I dodatkowo, jeśli człowiek by nie zareagował, to w ostatnim momencie auto hamuje samo i tutaj sobie ustawiamy odległość. Wyświetlanie zalecanej prędkości tutaj na zegarach, jakie jest ograniczenie w danej strefie, na danej drodze. Alarm nie uwagi kierowcy, jeśli jesteśmy zmęczeni, to nas auto o tym poinformuje. Rozpoznawanie znaków drogowych, to jest kamera z przodu i sczytywane są znaki typu zakaz wjazdu, zakaz wyprzedzania, stop i tak dalej. Te wszystkie znaki zakazujące wykonywanie jakichś tam czynności. I monitorowanie martwych pól. Tutaj mamy w lusterku diodę. Wyjdziemy, żeby to lepiej pokazać. Tutaj jest dioda, która informuje, tak jak tam na zdjęciu było pokazywane, czy można zmienić pas, czy nie. Co warto zaznaczyć, ta wersja ma lusterka fotochromatyczne. To jest rzecz zarezerwowana dla segmentu premium, dla klasy premium. Podświetlane lusterka LED-owe. A my wracamy dalej do środka. Dalej mamy telefon z opcją streamingu audio. Spotify, YouTube, wszystkie aplikacje, które to umożliwiają i oczywiście zestaw głośno mówiący. Android Auto i Apple CarPlay, możliwość przerzucania aplikacji na tutaj ten duży ekran YouTube'a, Netflixa i tak dalej. To też jest zależne od systemu operacyjnego, jaki mamy na telefonie. Ustawienia profili z pozostałych rzeczy. Wyłączanie start-stop to jest fajnie pod ręką. Podgrzewane fotele przednie, podgrzewane lusterka z szybą. I to jeszcze też jest opcja, o, nie wiem, czy to się uda pokazać, o, masaż w fotelu pasażera. To mniej więcej wygląda tak, że sobie załączamy guzikiem i tutaj wybieramy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć opcji masażu. I później dla każdej pozycji mamy trzy różne siły, jak to ma nas masować.
jeśli chcemy to wyłączyć, no to sobie naciskamy z powrotem guzik i wyłączamy. I to jest dla kierowcy i pasażera z przodu. Przejdziemy sobie teraz do tyłu, zgasimy auto, bo będzie za chwileczkę prezentacja klapy. Tutaj mamy w środku podświetlanie LED-owe, wystarczy tylko tak musnąć lampki i one się załączają. Lusterko fotochromatyczne bezramkowe, system satelitarny SOS nawigacji z satelity i konsjerz. Nagłośnienie fokal, to co było mówione, tej pełno głośników. Ten system naprawdę gra bardzo, bardzo fajnie. Bezramkowe szyby. Tak wygląda wnętrze. Z tyłu gniazda dodatkowe USB. I przejdziemy sobie teraz do bagażnika. Do samochodu są dwa kluczyki, ale teraz nie o tym mowa. Tutaj mamy kluczyk, nie będziemy nic naciskać. Podchodzimy sobie do auta. Wkładamy nogę. I proszę, klapa się otwiera. Natomiast nasza ulubiona opcja to tak naprawdę tutaj z guzika zamykanie, otwieranie. Jeśli chodzi o rzeczy, które były wymieniane tutaj, proszę, pudełka, to wszystko będzie wypisane. Subwoofer ze wzmacniaczem, koło dojazdowe. Drobny problem, który jest, roleta tutaj, by trzeba było ją naprawić, jeśli komuś to będzie przeszkadzać, bo ona się nie zwija do końca. I tak wygląda ten samochód. Zamykamy. Roletę oczywiście możemy zamówić i wymienić. To jest kwestia wszystko do gadania się. Tak wygląda ten samochód w wersji GT. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Czy Wam się podoba taka wersja? Czy chcecie więcej takich samochodów? Jest charakterystyczny, charakterystyczne dla tej wersji GT jest to, że mamy wszystko w black piano, jeśli chodzi o lusterka, listwy, wykończeniowe relingi, jeśli chodzi o wnętrze, tutaj te wszystkie boczki, przeszycia, oczywiście znaczki, ale to ostatnio na grupie było, a że dokleję sobie znaczki, będę miał wersję, nie, to nie tylko to. Oprócz tego to jest grill też całkowicie inny i inne są również amortyzatory. I to by było na tyle. Prosimy o udostępnianie, komentowanie. Może ktoś znajomy szuka takiego auta, to dajcie znać. Pozdrawiamy, ekipa Trade Luxe.